Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie powtórzenie wiadomości z działu koła i okręgi, kropka symetrie i skupimy się głównie na kołach i okręgach. Promień koła jest tutaj. Średnica koła jest tutaj. Pi to jest w przybliżeniu 3,14. Tutaj macie wzór na pole koła i tutaj jest obwód koła. Czym się różni koło od okręgu? Koło to jest wszystko to, z tą obręczą, a ta obręcz to jest właśnie okrąg. I zrobimy sobie tutaj 6 zadań. Omówimy je sobie, bo one już są zrobione. Ile wynosi obwód koła o średnicy 5? No to stosujemy ten wzór. Czyli obwód koła to pi d. Obwód koła równa się pi razy 5, czyli 5pi. Drugie. Ile wynosi długość koła o średnicy 10 i pi w przybliżeniu 3,14? Znowu, obwód koła równa się pi razy 10, czyli w przybliżeniu 3,14 razy 10, czyli 31,4. Trzecie. Ile wynosi pole koła o średnicy 10? No to zobaczcie, skoro średnica wynosi 10, to średnica to są dwa promienie. Czyli piszemy sobie d równa się 2r, czyli 10 równa się 2r, dzielimy na 2, r równa się 5. I stosujemy wzór na pole, czyli mamy pi razy 5 do kwadratu, czyli 25pi. Zadanie czwarte. Oblicz promień koła o polu równym 0,49 pi centymetrów kwadratowych. Stosujemy sobie ten wzór 0,49 pi równa się pi r kwadrat i wykonujemy pierwiastkowanie. Jest to temat, który już jest po egzaminie, więc można użyć kalkulatora. Czyli po prostu wpisujecie sobie w kalkulator 0,49 i naciskacie najczęściej pierwiastek. Tutaj jest pierwiastek, czyli mamy 0,7 równa się r, czyli r równa się 0,7 cm. Zadanie piąte. Oblicz promień koła o obwodzie koła L równający się 16. Stosujemy ten wzór. 16 równa się 2pi razy r. Czyli tutaj mamy 16 podzielić na 2pi, to 8 przez pi centymetra równa się r. I zadanie szóste. Oblicz średnicę koła o polu równającym się 100 cm kwadratowych. Znowu ten wzór. 100 to się równa pi r kwadrat, dzielimy na pi. Czyli 100 przez pi równa się r kwadrat i pierwiastkujemy. Pierwiastek ze 100 to 10, pierwiastek z pi to pierwiastek z pi. A średnica jest dwukrotnie dłuższa, czyli wynosi 20 przez pierwiastek z pi centymetrów. Tutaj macie narysowaną figurę osiowo-symetryczną, a tutaj figurę środkowo-symetryczną. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyście na bazie tych zadań o kole spróbowali sobie zrobić zadanie 1,6. Od 1 do 6 na stronie 298, a dodatkowo, jeżeli oczywiście dla chętnych, zadanie 7 ze strony 298. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Powodzenia i do usłyszenia.